Nie żyje syn Danuty Choleckiej. Dziennikarka opowiedziała o swoich dzieciach. W poniedziałkowe popołudnie w mediach pojawiła się bardzo smutna informacja. Na jaw wyszło, że nie żyje 31-letni syn Danuty Choleckiej. Kobieta, która przez wiele lat była szefową Wiadomości i gwiazdą TVP, niegdyś udzieliła wywiadu na temat swoich dzieci. Szokujące, co wyjawiła. 9 lipca 2024 roku odszedł ukochany syn Danuty Choleckiej, Julian Dunin Cholecki. 31-latek był znanym ortopedą, który cieszył się bardzo dużym zaufaniem wśród pacjentów. Smutną wieść w sieci o odejściu lekarza potwierdził w rozmowie z portalem pudelek.pl rzecznik prasowy Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Jak się okazuje, mężczyzna miał odejść w domu. Nie żyje syn Danuty Choleckiej, oto, co dziennikarka mówiła na temat pociech. Prywatne życie popularnej dziennikarki od lat wzbudza ogromne emocje. Kobieta od wielu dekad jest żoną znanego przedsiębiorcy Krzysztofa Dunina Choleckiego, którego poznała jeszcze w trakcie studiów. Zakochani doczekali się dwóch synów, bliźniaków Stefana i Juliana. W rozmowie z dziennikarzami Dobrego Tygodnia Danuta podkreśliła, że mimo iż fizycznie są do siebie bardzo podobni, to mają różne charaktery. Obaj poszli jednak na medycynę. Julian przez lata był szanowanym ortopedą. Fizycznie są podobni, choć Stefek, starszy o 2 minuty, jest trochę potężniejszy. Charakterami się różnią, inaczej się też ubierają, Stefek woli rzeczy luźne, a Julek obcisłe. Pierwszy jest bardzo pracowity, solidny, a drugi, dopiero jak ma nóż na gardle, to zakasuje rękawy, mówiła w rozmowie z dziennikarzami Danuta Cholecka. Synowie Danuty Choleckiej przeprowadzili się na Śląsk, gdzie uczęszczali na tamtejszą uczelnię medyczną. Niestety częste dojazdy do Warszawy dały im się we znaki i po jakimś czasie zdecydowali się złożyć podanie o przeniesienie na Akademię Medyczną w Warszawie, gdzie dokończyli edukację.